Bardzo dobrze, bo to jest tak, że po pierwsze to jest program bardzo edukacyjny. To jest cała otoczka według konkursu i tak dalej, ale to jest bardzo edukacyjny program. Bardzo się dobrze czuję, bo te dzieci mają ogromną pasję, miłość do gotowania, do jedzenia i dzielą się tą miłością i tą pasją innym i to na nas też działa. Także jak się widzi, że ktoś to robi z takim uśmiechem, oczy mu się świecą, bo czegoś się dowiedział na przykład, jak pokroić coś, jak coś wyczyścić, jak coś podać, jak coś ułożyć, to dziecko po prostu, to jest bajka, naprawdę to jest wielka bajka. A czy dziecko jest jednak trudniej skrytykować i powiedzieć, że no niestety, ale nie poszło ci za dobrze, to nie jest twój czas i tak dalej? Jest trudniej, jest bardziej dyplomatycznie trzeba. Ja nie słynię z dyplomacji, tylko z szczerością i z tego, co jaki jestem. Ale muszę przyznać, że jeszcze nie miałem powodów, żeby inaczej oceniać niż tak, jak powinno być. A czy było to może dla pana zaskoczeniem, że dzieci mają taki talent kulinarny? Czy miał pan jednak tego świadomość? No trochę to dziwnie zabrzmi, ale mam syna dokładnie w tym wieku, także i mój syn gotuje i gotuje całkiem nieźle, także wiedziałem, że się da, ale nie wiedziałem, że tak dużo dzieci podchodzą do gotowania, do kuchni, do szanowania jedzenia, bo oni szanują to, co robią i szanują, że jednak to jedzenie jest istotnym elementem w ich życiu.